Z komentarza świętego Ambrożego biskupa do Ewangelii świętego Łukasza. Anioł zwiastuje dziewicy Maryi tajemnicę Boże. Aby zaś uwierzyła jego słowom, na ich poparcie oznajmia jej, że także starsza już i bezpłodna dotąd kobieta poczęła dziecko. Tym samym Anioł stwierdza, że Bóg może wszystko, cokolwiek zamyśli. Skoro Maryja usłyszała tę wieść, natychmiast wyruszyła w kierunku gór. Udała się do Elżbiety nie dlatego, że nie dowierzała zapowiedzi proroczej, czy też żywiła wątpliwości, lub była niepewna tego, o czym się dowiedziała. Prost przeciwnie. Poszła pełna radości, z wielkim pragnieniem oddania pobożnej przysługi. Dokąd miała spieszyć Maryja, mająca w sobie Boga, jeśli nie na wyżyny. Łasce ducha świętego obca jest ociężałość i zwlekanie. Zaraz też okazują się dobroczynne skutki przybycia Maryi i obecności pana. Albowiem, gdy tylko Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a duch święty ją napełnił. Rozważmy dobór słów oraz ich dokładność. Elżbieta pierwsza usłyszała głos Maryi lecz Jan pierwszy odczuł łaskę Matka posłyszała bo taki jest naturalny porządek rzeczy a syn poruszył się w jej łonie w zetknięciu z tajemnicą Elżbieta rozpoznała Maryję a Jan zbliżającego się Pana Kobieta przeżywa odwiedziny kobiety a jej dzieci spotkanie z dziecięciem. Matki mówią o danej im łasce, synowie odczuwają w sobie jej rzeczywistość, a w niezgłębionej tajemnicy Bożego Daru biorą udział one same. Obie bowiem, natchnione potomstwem noszonym w łonie, doznają cudu i zostają uwładnięte duchem proroczym. Poruszyło się dziecię w jej łonie, a matkę napełnił duch święty. Nie napełnił jej wpierw niż syna, lecz to syn, napełniony duchem, napełnił nim matkę. Zadrżał z radości Jan, rozradowała się i Maryja w duchu. Elżbieta została napełniona duchem świętym, gdy poruszył się Jan w jej łonie. Wszakże Maryję, jak się dowiadujemy, nie napełnił wtedy duch święty, lecz tylko się rozradowała w duchu. Albowiem ten, który jest niepojęty i w matce swojej działał w sposób niepojęty. Duch Święty napełnił Elżbietę, gdy już poczęła Jana, ale Maryję jeszcze przed poczęciem Jezusa. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, mówi do niej Elżbieta. Ale i wy jesteście błogosławieni, którzyście usłyszeli i uwierzyli. Albowiem każda dusza, która wierzy, Poczyna w sobie i rodzi słowo Boga i rozpoznaje jego dzieła. Niech więc każda dusza będzie duszą Maryi, aby uwielbiała Pana. Niech w każdej duszy będzie duch Maryi, aby radowała się w Bogu. Jest tylko jedna matka Chrystusa ta, która go zrodziła, ale przez wiarę każda dusza rodzi Chrystusa. Każda bowiem przyjmuje słowo Boga, jeśli tylko nieskalana i wolna od występków, zachowuje czystość nienaganną i bez skazy. Każda więc dusza, która byłaby taka, wielbi Pana tak, jak wielbiła go dusza Maryi i jak jej duch radował się w Bogu Zbawicielu. W ten sposób Pan jest uwielbiony, tak jak powiedziano. Uwielbiajcie ze mną Pana. Nie znaczy to, by ludzkie słowo mogło dodać cokolwiek Panu, ale że Pan doznaje w nas uwielbienia. Albowiem Chrystus jest obrazem Boga, a więc dusza trwająca w prawości i oddana Bogu, tym samym wielbi w sobie ten obraz, na którego podobieństwo została stworzona. Wielbiąc zaś, uczestniczy w pewien sposób w Jego wielkości. I sama przez to zostaje wywyższona.